16. kolejkę rozegrali w miniony weekend piłkarze Wielkopolskiej Ligi Juniorów Młodszych. Na stadionie miejskim w Kępnie Marcinki podejmowały Jarotę Jarocin. Spotkanie dosyć długo było sprawą otwartą. Losy meczu rozstrzygnęły się praktycznie dopiero w końcówce. Przegraliśmy 3-0, zasłużenie, natomiast jestem zadowolony z postawy mojego zespołu. Borykamy się z dużymi problemami kadrowymi. Dzisiaj zagrało większość chłopców z trampkarza starszego od nas. Także postawa bardzo, bardzo mnie krzepiąca zawodników. No i gratuluję Marcinkom. Co się stało? W Jarocinie było przecież dobre szkolenie młodzieży. Nigdy z tym nie było problemów z takimi właśnie kadrowymi sytuacjami. Szkolenie, potwierdzam, jest nadal bardzo dobre i będzie bardzo dobre. Chwilowo borykamy się z problemami. Wszystko to jest związane z sytuacją pierwszej drużyny, seniora. Wszyscy zdolni zawodnicy, których mamy, przeszli do seniora z juniora starszego. No i w tej chwili mamy małą lukę kadrową, natomiast jest to, jak powtarzam, sytuacja chwilowa. Zwycięstwo przekonywujące, 3-0, aczkolwiek z gry nie jestem zadowolony, ponieważ żeśmy za dużo tych sytuacji niewykorzystanych. Brakuje spokoju pod bramką, takiego trochę cwaniactwa. No mieliśmy na pewno sytuację na 8 na 10, no ale wynik na pewno cieszy i należy się z tego cieszyć. Dwie bramki dla Marcinków strzelił Wiktor Łuczak, a jedną dorzucił Bartosz Bęś. Piłkarze z Kępna czeka teraz pojedynek w Koninie z Górnikiem.